Drodzy Państwo, rozmawialiśmy już dzisiaj w naszym programie o odchudzaniu, rozmawialiśmy o poezji, a teraz przyszedł czas na sport. Ze mną Cezary Brudka, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy na temat sekcji rowerzystów miejskich. Nie bez powodu również rower w naszym programie dzisiaj się pojawił, którym zresztą przyjechałeś, jak się domyślam, prawda? Stoi obok mnie, właśnie przyjechałem. Powiedz mi, czym jest sekcja rowerzystów miejskich? Czym się zajmujecie? Jak działacie? My jesteśmy organizacją, która walczy na rzecz ruchu rowerowego, ale takiego dla rowerzystów, którzy codziennie przemieszczają się po mieście. To znaczy, nie jesteśmy organizacją turystyczną, ale organizacją takim rzecznikiem dla rowerzystów, którzy codziennie się przemieszczają do szkoły, do pracy. Czy takich poznaniaków jest wiele? Tego do końca nie wiemy, to znaczy ostatnie badania tego typu były przeprowadzane 10 lat temu, a aktualnie są też prowadzone nowe badania ruchu. To jesteśmy w stanie szacować tylko na podstawie tego, co widzimy na ulicach, a widzimy dużo. To znaczy wygląda na to, że nam liczba rowerzystów codziennych się znacznie zwiększyła. No i mamy też takie miejskie rowery, prawda? Taką wypożyczalnię miejską, która gdzieś tam się pojawiła, to chyba też o czymś musi świadczyć. No. To, że ona się pojawiła, to była decyzja Zarządu Transportu Miejskiego, prawdopodobnie po to, żebyśmy też mieli taki system, tylko że my mamy 7 stacji, które mało komu służą, podczas gdy Warszawa ma ich znacznie więcej i tam no, rzeczywiście są bite rekordy wypożyczeń ostatnio. Czyli nad tym trzeba na pewno w Poznaniu jeszcze popracować. No tak, w momencie, w którym ten pomysł w ogóle padł, żeby takie rowery miejskie tworzyć. Bo pomysł chyba jest fajny. Pomysł jest dobry, pod warunkiem, ten pomysł został wdrożony już przez wiele miast Europy, pod warunkiem, że tych stacji jest dużo, one są gęsto ułożone, a pomiędzy nimi istnieje infrastruktura, to znaczy oprócz tego, że możemy wypożyczyć rower, mamy też gdzie jeździć. Oczywiście, że tak. W Warszawie głównym błędem tego nowego systemu, mimo że on jest dość kompletny, jest dość gęsty, jego błędem jest to, że nie powstało dość dróg rowerowych i rowerzyści wypożyczają te rowery i jeżdżą po chodnikach, co stwarza niebezpieczeństwo i też zamieszanie. No miejmy nadzieję, że z czasem u nas będzie tak jak w Londynie czy w Paryżu. No, zobaczymy. Dlaczego w Holandii. Dlaczego warto latem wybrać rower zamiast samochodu, zamiast tramwaju, zamiast autobusu? Pytanie, dlaczego tylko latem? Cały rok. Każdą inną porę roku, także zimą, warto wybrać rower. Ale latem myślę najłatwiej nakłonić do tego poznaniaków, bo po prostu pogoda ku temu sprzyja. Tak, dlatego że rower się z latem kojarzy. Jeśli wyjeżdżamy na jakieś wycieczki rowerowe, czy nad jezioro, czy do lasu, to zazwyczaj używaliśmy roweru latem, a nie zimą. Stąd takie skojarzenia. Natomiast rower taki jak ten tutaj, to jest codzienny środek transportu, niezależny od warunków. To też zależy od tego, jaki rower wybraliśmy, jaki kupiliśmy. Warto z kilku powodów. Dlatego, że jest najszybszy. Po prostu w centrum miasta, w śródmieściu nie da się jechać jakiegokolwiek odcinka pokonać szybciej niż rowerem. To mogę się założyć tak naprawdę z kimkolwiek, kto chce, że którykolwiek samochód nas wyprzedza, na linii prostej i tak doganiamy go na światłach i możemy minąć na świetle czerwonym, czyli rower jest przy tej ilości skrótów, które są też w mieście, jest bezkonkurencyjny. To jest pierwsza podstawowa zaleta. Jakie jeszcze? Bo wiem, że ty rowerem jeździsz na co dzień, nie wymienisz roweru na samochód. Nie widzę potrzeby. Przede wszystkim rower też daje niezależność. Wybieramy skąd, dokąd jedziemy, kiedy i nie jesteśmy tutaj zależni od rozkładu jazdy, czy teraz tras, które są cały czas zmieniane, tramwajów i autobusów. Nie musimy stać w korkach. Tak naprawdę czas też, który planujemy na podróż, jest zawsze ten sam. Jeśli ja wiem, że do Państwa do studia jadę z domu powiedzmy 15 minut, no to jeśli będę miał pustą drogę, pojadę 15, a jeżeli będą korki, to pojadę 17. To jest nieduża różnica. W momencie, w którym używamy samochodu, no to możemy planować, w zasadzie moglibyśmy jechać 10, ale jak będą korki, to godzinę. Więc na wszelki wypadek wyjeżdżamy wcześniej, no i w tym momencie ta godzina jest stracona. Nawet jeśli okaże się, że korków nie ma i dojeżdżamy znacznie przed czasem, to co tak naprawdę zrobimy? Czyli ten, kto liczy czas, powinien postawić na rower, krótko mówiąc. Powiedz mi, jak bezpiecznie poruszać się rowerem po mieście, bo to jest chyba najważniejsze. No przede wszystkim warto zacząć od takich podstaw, tego, czego od nas prawo wymaga, czyli sprawnego roweru. Rower musi mieć sprawne hamulce, odpowiednie oświetlenie. Z przodu i z tyłu. Z przodu lampę białą, z tyłu czerwoną, odblaski na kołach.
nie ma obowiązku noszenia elementów odblaskowych, ponieważ nie masz już takiego jak obowiązek wyposażenia rowerzysty, tylko roweru. Tak naprawdę dobrze oświetlony rower, te lampy z przodu, z tyłu i odblaski dają już nam dość widoczności, żeby bezpiecznie się poruszać. Kiedy mamy już rower sprawny, warto zaplanować dobrze trasę, to znaczy czasem wzdłuż ulicy, która jest bardzo uczęszczana przez samochody, jest ruchliwa. Często wzdłuż jest alternatywna, która jest znacznie spokojniejsza i którą można się poruszać rowerem. W tym momencie nie będziemy zajmować przy tej ruchliwej ulicy chodników. Lepiej jest pojechać jezdnią, ale gdzieś obok. Takim przykładem jest na przykład ulica Mickiewicza zamiast Roosevelta, albo Matejki zamiast Głogowskiej. Tak? W ten sposób zaplanujemy swoją podróż, która będzie milsza, niż gdybyśmy jechali pomiędzy rozpędzonymi samochodami. No i trzecia ważna rzecz, to musimy przygotować siebie, to znaczy przygotować znajomość przepisów, to jest bardzo ważne. Wiadomo, że większość z nas zna podstawowe znaki, ale warto się też upewnić co do pierwszeństwa na skrzyżowaniach. Tego na przykład jak się poruszać po kontrapasach, bo tego jak widać większość poznaniaków nie wie i używa kontrapasów także do jazdy dwukierunkowej, a one służą tylko do jazdy pod prąd. W drugą stronę się jedzie razem z samochodami. Warto taką powtórkę sobie zrobić z przepisów. No i na dodatek dobrze by było zrobić taką powtórkę z dobrych nawyków, to znaczy to nie jest nigdzie zapisane w prawie, a znacznie poprawia bezpieczeństwo i to, jak my się czujemy na drodze. Jednym z takich nawyków na przykład jest odsunięcie się od krawężnika. Większość rowerzystów w Poznaniu, jak obserwuję, jeździ po studzienkach, nie po krawężnikach, co ma dużo negatywnych konsekwencji. Oprócz tego, że jadą w błocie i mogą trafiać na nierówności, na ostre przedmioty i tak dalej, to do tego jeszcze są tak przyciśnięci do tego krawężnika, że w momencie, w którym jest sytuacja niebezpieczna, nie mają pola manewru, czy ktoś otworzy drzwi, czy będzie kierowca niebezpiecznie wyprzedzał. Słyszałam właśnie ostatnio o takiej sytuacji, że jechał rowerzysta i nagle ktoś parkował i otworzył drzwi, a rowerzysta... No i tego możemy uniknąć jadąc spokojnie metr od krawężnika. W prawie jest zapisane, że mamy jechać możliwie jak najbliżej. To możliwie oznacza też, że nie mamy narażać się na niebezpieczeństwo jadąc zbyt blisko krawężnika. Metr wystarczy. Metr też powoduje, że jesteśmy naprzeciwko kierowców, a nie gdzieś z boku. Nie jesteśmy schowani, jeśli ktoś z widzów jeździ samochodem, na pewno wie, że są w samochodzie martwe pola, te słupki, które kierowcy ograniczają widoczność. Jadąc przy krawężniku bardzo łatwo jest znaleźć się w tym martwym polu. Lepiej wyjechać od tego krawężnika, wtedy jesteśmy naprzeciwko, przed maską samochodu nadjeżdżającego. Szczególnie przy skrzyżowaniach, kiedy to najlepiej w ogóle wyjechać na środek pasa. W tym momencie jesteśmy na pewno widoczni przez kierowcę. Niepotrzebne są do tego żadne kamizelki odblaskowe. A jak kierowcy reagują na rowerzystów w Poznaniu? Możemy się czuć jako rowerzysta bezpieczniej na drogach? To w dużej mierze zależy od tego, jak jeździmy. Jeśli jeździmy strachliwie, bojaźliwie gdzieś przy krawężniku albo wręcz po chodniku, niepewnie, to nie. Z tego powodu, że to natychmiast prowokuje tak naprawdę na przykład ta jazda przy krawężniku do wyprzedzania bez zachowania odpowiedniej odległości. A już w ogóle jazda po chodniku też powoduje, że kierowcy się uczą, że miejscem rowerzysty jest chodnik, a nie jest. Rower jest pojazdem, rowerzysta w takim razie powinien jechać na jezdni, bo jezdnia służy do poruszania się pojazdów. Musimy zawalczyć o to miejsce. I dobrym sposobem jest to, żebyśmy pewnego dnia wszyscy zjechali naraz na te jezdnie, ponieważ naprawdę dużo jest rowerzystów i kierowcy do tej pory nie są zmuszeni nas do końca szanować, dlatego że nie stykają się z rowerzystami na jezdni tak często. Zdecydowanie częściej stykają się z nimi na chodniku. W momencie, tak było w innych krajach, w momencie, w którym rowerzyści zaczęli używać jezdni, dla kierowcy rowerzysta przestał być jakąś niespodzianką, ewenementem. W momencie, w których jest ich dużo, po prostu jest naturalnym uczestnikiem ruchu. Kierowca uczy się szukać rowerzysty w lusterkach, przy manewrach, uczy się szukać tego małego światełka, a nie wielkich reflektorów samochodu. Po prostu przyzwyczaja się i bardziej zwraca uwagę. W tym momencie, na przykład w Holandii, statystyki wypadków z udziałem rowerzystów drastycznie spadły, kiedy dokonało się to przejście właśnie na jezdnię. A powiedz mi, czy miasto Poznań jest bogate w różnego rodzaju trasy rowerowe, drogi rowerowe? Jak to wygląda? Zależy, jak mierzymy bogactwo. Nie wiem, czy możemy mierzyć długością, czy innymi parametrami. Jeśli chodzi o długość, mamy teraz około 100 km dróg rowerowych. No też trudno w Poznaniu sklasyfikować niektóre odcinki, czy są drogi rowerowe, czy co. No i w zasadzie zdawałoby się, że to jest dość dużo, prawda? To
trzy razy tyle i możemy do Berlina dojechać. No ale w momencie, jak się spojrzy na mapę Poznania, u nas na stronie rowerowypoznań.pl jest taka mapa, na której zaniesione są wszystkie drogi dla rowerów. One w ogóle nie stworzą sieci. One są budowane tam, gdzie akurat będzie remont, tam się wciska kawałek czerwonej kostki, nazywa się to drogą dla rowerów. Mhm. Ona bardzo często niestety utrudnia poruszanie. W momencie, w którym ktoś jedzie jezdnią, jest zmuszony na 10 metrów zjechać na chodnik czerwony, bo się nazywa to drogą dla rowerów, a potem znowu wrócić. Ten jego zjazd i powrót są bardziej niebezpieczne niż ten moment, w którym, niż to bezpieczeństwo, które on zaoszczędzi jadąc chwilę poza jezdnią. Tak? One bardzo często utrudniają przejazd, a poza tym nie tworzą spójnej sieci. Tak naprawdę, jak się spojrzy, są drogi dla rowerów na ulicy Szczepankowo czy Spławie, czyli w dzielnicy takich domków jednorodzinnych, gdzie one nie są konieczne, a tymczasem ludzie z tamtych osiedli nie są w stanie dojechać do Poznania, bo na wiadukcie Szafranowo nie ma żadnej drogi dla rowerów. I tak jest w wielu innych miejscach w Poznaniu. Tak? Tworzy się małe drogi dla rowerów, niekoniecznie tam, gdzie są koniecznie w tym momencie potrzebne, a na głównych ulicach, jak Grunwaldzka czy Błogowska, tych dróg no nie ma, no są brakuje. Urywki, tak, które nic nie dają. Czyli te najlepsze trasy rowerowe, gdzie możemy znaleźć w Poznaniu? Jeśli chodzi o jakość, tak? Droga rowerowa powinna być też konkretnej jakości. Wbrew pozorom to jest dość łatwo zaprojektować taką drogę, tylko do tej pory naszym projektantom się to niespecjalnie udało. Ponieważ droga rowerowa oddzielona od chodnika, zrobiona z asfaltu i obniżona, powoduje, że na przykład piesi na nią przestają wchodzić. To jest bardzo prosty zabieg, który warto stosować, żeby pieszym się nie myliło, która strona. Jeśli ona jest niżej i ma krawężnik, jest z innej nawierzchni, to w tym momencie pieszy nie schodzi, bo ma naturalny odruch unikania jezdni. Droga rowerowa właśnie powinna być robiona jak taka mała jezdnia dla małych pojazdów. Prosta, bez świateł na przyciski, bez krawężników po drodze. To się da zrobić. No to miasta polskie, między innymi Gdańsk, na przykład robią już od wielu lat. Tak? No i najbliżej takiego ideału w Poznaniu, no to są drogi rowerowe wzdłuż ulicy Polskiej i Bułgarskiej. One są, tam było miejsce po prostu, więc została wydzielona ta droga. Dość dobrą realizacją jest droga wzdłuż Bukowskiej. Oczywiście ma swoje minusy, niepotrzebne odgięcia tej drogi rowerowej w okolicach skrzyżowań, przyciski, też mieszanie się ruchu pieszego i rowerowego. Natomiast ona no, jako jedna z pieszych jest poprowadzona ciągle praktycznie, jest z asfaltu no i została wtłoczona w takie miejsce, gdzie w innych przypadkach byśmy usłyszeli, no tutaj już nie ma miejsca do drogi rowerowej. To jest duży plus, chociaż no, gdybyśmy tą samą drogę rowerową umieścili w Gdańsku, to już okazałoby się, że to jest naprawdę beznadziejne rozwiązanie. A powiedz mi, jakiego typu rower jest najlepszy na nasze polskie drogi? Ten Przede tutaj wszystkim. Obok? Czyli ja tak świadomie niestety poprzedni rower musiałem wymienić i świadomie wybierałem taki, jaki będzie najlepszy. To nie chodzi o markę i tak dalej, chodzi o typ roweru, tak? Rower przede wszystkim warto zainwestować w rower miejski. Zainwestować, chociaż nie jest to duży koszt, bo nawet sprowadzane z Holandii rowery kilkaset złotych kosztują, a potrafią być po remoncie i z gwarancją nawet w Polsce sprzedawane. Warto poszukać takich sklepów. Rower miejski się tym charakteryzuje, że ma siodełko niżej od kierownicy, czego tutaj nie do końca widać, ale w większości modeli jest to znaczna różnica, co powoduje, że siedzimy wyprostowani i widzimy znacznie więcej w tym momencie. Tak naprawdę wystarczy lekki ruch głową i ja już widzę, co jest za mną. I jest też bardzo wygodny. Tak, siedzimy wysoko, wyprostowani. Oczywiście zmniejsza to nam aerodynamikę, nie możemy szybko jeździć, ale w mieście i tak się nie jedzie więcej niż 20-30 km na godzinę, więc ta pozycja aerodynamiczna nie jest nam potrzebna, a pozycja aerodynamiczna no, powoduje, że jadąc w ten sposób widzimy przed sobą kawałek asfaltu. Próbując sygnalizować i sprawdzić, co jest za nami, no, zaczynamy się chwiać. To odradza, dlatego te rowery górskie, których ludzie, oczywiście wszyscy mają po piwnicach, kiedyś była taka moda na rowery górskie, one da się je dostosować, ale trzeba było obniżyć siodełko, podwyższyć kierownicę, dołożyć osprzęt typu światełka, jakieś błotniki, one też się przydają. Przecież nie możemy codziennie sprawdzać, czy będzie dzisiaj padać, czy nie, czy mogę wziąć rower, czy nie. To chodzi o to, żeby on był funkcjonalny, żebym mógł go wziąć codziennie, nie zastanawiając się. Oczywiście, że tak. No i przede wszystkim oświetlenie, o którym już wcześniej wspomniałeś, żebyśmy byli bezpieczni na drodze. Tak. Czyli co, nie pozostaje nam nic innego, jak teraz poznaniaków przed telewizorami zachęcić do tego, żeby moi drodzy po kolacji dzisiaj na rowerek. Jak się okazuje, mamy trochę tych tras w Poznaniu, 100 km jest, także trzeba z tego korzystać. I nie tylko po kolacji, jutro rano do pracy czy do szkoły także. Zachęcamy. Dziękuję Ci bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.